Bigges zdradza, kiedy skończy się pandemia. Pandemia koronawirusa skończy się w 2022 roku, tak twierdzi Bigges. Może być głupotą formułowanie kolejnej prognozy, ale myślę, że ostra faza pandemii dobiegnie końca w 2022 roku, napisał na swoim blogu miliarder Bigges. Dodał, że za wzrost liczby zgonów na koronawirusa odpowiada wariant Delta i niechęć ludzi do szczepień. Bilbes opublikował na swoim blogu wpis, w którym stwierdził, że koniec pandemii nie jest tak bliski, jak początkowo się spodziewał. Nie ma wątpliwości, że wariant Omikron budzi niepokój, stwierdził. Kiedy koniec pandemii? Bilbes prognozuje miliarder napisał też, jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji, aby tworzyć zaktualizowane szczepionki, jeśli będą potrzebne. Dodał, że świat jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z kolejnymi wariantami koronawirusa niż w jakimkolwiek innym momencie pandemii. Może być głupotą formułowanie kolejnej prognozy, ale myślę, że ostra faza pandemii dobiegnie końca w 2022 roku, napisał Gess. Miliarder w swoim wpisie poruszył też kwestię dezinformacji i roli, jaką odegrała w zniechęcaniu do ludzi do szczepień. Wezwał do wprowadzenia regulacji informacji w mediach społecznościowych. Ges. Szczepionki to bardzo dobre rozwiązanie to nie pierwszy raz, kiedy Bideges wypowiada się na temat koronawirusa. W listopadzie stwierdził, że liczba zgonów z powodu COVID-19 do połowy 2022 roku może spaść do poziomu grypy. Szczepionki to bardzo dobre rozwiązanie, a ograniczenia podaży zostaną w dużej mierze wyeliminowane. Gdy wejdziemy w połowę 2022 roku, mówił założyciel Microsoftu podczas bloomberg Economics Forum w Singapurze, dodał, że przyszłe pytania dotyczą jedynie możliwości logistycznych przy dostawie szczepionek i popytu, a ten pozostaje niewiadomą w wielu krajach, na przykład Afryki Subsaharyjskiej. Egess stwierdził też, że świat powinien pracować nad wyeliminowaniem grypy, która co roku zbiera śmiertelne żniwo. Opracowanie Paulina Sowa